Witajcie kochani, ja jestem Mr. Krycha, a my w poprzedniej produkcji rozdawaliśmy zaproszenia na najdroższą pozycję w menu Pizza Hut, czyli Pizza Corona. Jeżeli nie widziałeś jeszcze tego odcinka, serdecznie zapraszam Cię do jego obejrzenia. A w dzisiejszym szalonym epizodzie naszych testów jesteśmy w niespełna 75-tysięcznej miejscowości, która położona jest na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Miasto z ponad 900-letnią tradycją, czyli... w Inowrocławiu. To niezły Inowrocław. Przyjechaliśmy do tej zacnej miejscowości, aby porównać ze sobą kapsalona oraz fryto kebaba. A zaprosiłem dzisiaj... Kasper, cześć. Kacpra kojarzycie już z poprzednich produkcji. I co jest najważniejsze, Kacper ma dzisiaj urodziny, a wy możecie zrobić mu na przykład taki skromny urodzinowy prezent. Możecie wbić do niego na kanał i zostawić mu subskrypcję, jeżeli tylko chcecie. Fajny, to fajnie taki, by było. Fajny taki prezencik by był. Dokładnie. A dzisiaj udamy się do lokalu Jim Kebab, który znajduje się w Inowrocławiu na ulicy Królowej Jadwigi 1. Zakupimy tam fryto kebaba oraz kapsalona. Wypowiemy się na temat tych dwóch dań i postaramy się znaleźć plusy oraz minusy jednego i drugiego dania, tak, czy potrawy. To co, Kacper, lecimy? No lecimy. To lecimy. Jesteśmy już z naszym zamówieniem z lokalu Jim Kebab. Zapłaciliśmy za kapsalon oraz fryto kebab łączną kwotę 40 zł i 80 groszy. Jest też piękna uloteczka, bardzo czytelna, przejrzysta, prosta. Proszę zobaczyć. Zupełnie randomowy lokal w Inowrocławiu. Dostałem rekomendację od mojego widza, że tutaj właśnie są bardzo dobre kapsalony. No to cóż, sprawdzamy. Wow, ale elegancki. Moi drodzy, pierwszą rzeczą jest fryto kebabik z mięsem z wołowiną. Tak. Proszę zobaczyć, tak się prezentuje. Tutaj mamy naszego zawodnika. To oczywiście jest danie dla Kacpra. Tak, trzymaj, Kacper. Tak właśnie wygląda kapsalon w interpretacji lokalu Jim Kebab z Inowrocławia. Kapsalon to inaczej po holendersku zakład fryzjerski. Danie to pochodzi z Holandii i jeden z fryzjerów jest ponoć jego pomysłodawcą. Polega on na tym, że na sam dół dajemy frytki, następnie dajemy mięso, następnie zapiekamy to wszystko serem, a na samą górę dajemy surówki. Tutaj jest taka interpretacja własna, troszeczkę inna, ale nie mówię, że będzie zła. Sprawdzimy temperaturę naszego zamówienia na powierzchni. Znaczy tak, tam gdzie jest mięso jest wyższa, a tam gdzie jest ser to będzie niższa, bo jest ta powierzchnia. Moi drodzy, już około 60 stopni, nie wiem czy tutaj widać, 60 stopni temperatura kapsalona. Surówka pod spodem, ja zaraz sprawdzę w ogóle czy ta surówka nie powinna być tutaj przypadkiem... No trochę ciepła. Pierwszą zaletą mojego dania jest przede wszystkim łatwość jego konsumpcji. To, że akurat mięso i frytki znajdują się na samym dole, absolutnie mi nie przeszkadza. Ja uważam, że jest wygodny i poręczny kapsalon. Jest to danie umieszczone w takiej rynience niczym lasagna, moi drodzy. Wygląda to całkiem fajnie. Ser, rewelacja. Ja uważam, że mięso z serem jest bardzo smaczne. Kapsalon to u nas dość rzadkie danie. W wielu kebabowniach, w których byłem w Polsce, kapsalonów nie było. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że Polacy nie są do końca przekonani do formy podania tego kebaba. Taka duża ilość sera w połączeniu z mięsem idealnie się komponuje, stanowi jego uzupełnienie smakowe. Poza tym bardzo, ale to bardzo szybko zapycha. Kapsalon jest strasznie sytą potrawą, dosyć kaloryczną, to też trzeba sobie zdać pod uwagę. No tak, sera dużo jest. Ser rzeczywiście daje tutaj dużo. Siema! Siemanko! Cześć! Siema. Widzowie wbili na odcinek, pomachajcie tutaj. Cześć. Wróciliśmy po krótkiej przerwie, spotkanie z widzami, zdjęcia były. Piąteczka była, bardzo fajni ludzie, sympatyczni, kulturalni są w Inowrocławiu, ja to szanuję. Wracamy do porównania, fryto kebab versus kapsalon. Frytko kebab, tak? Powinien być jako rolo, mi się wydaje, niż takiej bułce. Niż bułce, tak. Ze względu na łatwość jedzenia. Bo jednak to rolo no to jest taki no łatwy do wzięcia, idziesz, bierzesz i idziesz i nawet nie wiesz jak to, ja to ci znika w buzi, nie? I wydaje mi się, że ten kapsalon chyba będzie lepszy jednak. Tak ci się wydaje? Aha. W trakcie jedzenia ser zaczyna stygnąć i twardnieć. No tak. I zobaczcie, ten ser, ta skorupa... Tak się nie ciągnie. Nie ciągnie się, robi się taka skorupa i rzeczywiście kapsalon trzeba jeść sprawnie. A kapsalony przeważnie są dosyć spore. Więc ten ser u góry zaczyna, jego konsystencja się bardziej zagęszczać. To jest minus
Na pewno w kapsalonie. No a tutaj plus właśnie frito kebabie jest po prostu to, że no jest jednak ta bułka i to, że masz jednak te składniki w środku, to jednak jakoś tam to ciepło się jakoś jednak tam zatrzymuje, tak? Tak ja mam przynajmniej takie wrażenie. Plusem frito kebaba jest to, iż bułka od czasu do czasu przegryziona tak daje fajne odczucia. Tutaj tego nie ma, czyli kapsalon dłużej trzyma. Kolejna rzecz jest taka, iż kapsalon dłużej trzyma temperaturę. Tak, no jednak tutaj trzyma tą temperaturę, ale tu jest jednak ta blaszka aluminiowa. Tak. I ona tak utrzymuje to ciepło. Zdecydowanie dłużej ciepło jest. Tak, no moje frytki już ewidentnie tutaj są zimne, twarde, a tutaj w przypadku kapsalonu są cały czas mięciutkie, są ciepłe, są fajne. Tak, dokładnie. Te, które znajdują się pod spodem, są rzeczywiście ciepłe. Moi drodzy, jesteśmy już po konsumpcji, czas na krótkie podsumowanie. Kapsalon czy frito kebab? Niby składniki to samo, mięso, surówki, no i oczywiście frytki. Kacper, co byś z tych dwóch rzeczy wybrał? Szczerze? I dlaczego? Krótko i na temat. Szczerze wybrałbym kapsalona. Tak? Ponieważ no łatwiejszy, po pierwsze łatwiejszy w jedzeniu i bardziej syty. To zdecydowanie. Tak. Ja uważam, że kapsalony mają swoje wady i zalety. To jest między innymi to, że łatwość konsumpcji, nie nabrudzimy tyle, nie nakruszy się. Jest to wygodne. Druga sprawa jest taka, że kapsalon wraz z upływem czasu bardzo szybko ser zaczyna zastygać u góry. I teraz są różne jego interpretacje. Tutaj ta interpretacja, gdzie surówka jest w środku, tak średnio mi się podobała, nie było źle, ale lepiej jak surówka jest chłodniejsza, jest u góry. Ja uważam, że dla mnie wybór w dniu dzisiejszym to jest na pewno kapsalon. Brakuje trochę bułki, tego smaku fajnego, chrupkiego, ale zdecydowanie jeżeli chodzi o kebaba, ja jestem za tym, żeby jeść kapsalony. Ja też. I będę starał się na moim kanale je bardziej popularyzować, tak żeby z różnych miast pokazywać wam kapsalony, tak żebyście widzieli. No jak do miasta jakiegoś zawitamy, będzie kapsalon, pokażę interpretację kapsalonu, która jest w danym mieście. Tu był akurat kebab w kapsalonie, interpretacji własnej lokalu Jim Kebab, który znajduje się w Inowrocławiu. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy mieszkają w Inowrocławiu. Możecie wysłać ten film do znajomych, jeżeli chcecie. A my teraz żegnamy się z wami, zapraszając na naszą rodzinną grupę Bojownicy Krychy! Tam recenzujemy kapsalony, kebaby, rzeczy z marketu, to co sobie ugotowaliśmy, przygotowaliśmy, w jakim lokalu byliśmy. Są tam sami najlepsi ludzie, dobijamy tam 10 tysięcy użytkowników w tym roku. Mój Instagram MR Krycha, dzięki któremu wiecie wszystko pierwsi. Między innymi wiecie teraz pierwsi, że byłem w Inowrocławiu. Dzięki temu Instagramowi jesteście na bieżąco. Już wkrótce konkurs na McDolce do wykorzystania w McDonaldzie lub do oprawienia sobie w ramkę, coś takiego kolekcjonerskiego, unikatowego. Serdecznie zapraszam do zaobserwowania jeszcze raz mojego Instagrama. A my teraz, Kacper, żegnamy się z pięknego Inowrocławia. Leci wielka łapeczka do naszych kochanych widzów. Piszcie, gdzie mamy przyjechać w następnym epizodzie naszych szalonych testów. A teraz hej, trzymajcie się, pa! To jak w końcu, team kapsalon czy team frito kebab? A może coś po środku? Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie komentarzem właśnie pod tym filmem. A nad moją głową masz przycisk, dzięki któremu będziesz mógł zasubskrybować ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, wpadaj na moje social media oraz dwie pozostałe produkcje, które są właśnie tutaj po boku. One są specjalnie dla ciebie. A teraz do następnego filmu. Pa, pa!